Witam Was, kochani bracia, siostry, ponownie. Cieszę się, że znowu możemy razem skupić się na Bożym Słowie i oczekiwać, że nasz Pan będzie do nas mówił. Ja jestem tylko zwykłym człowiekiem, którego Bóg w swej łasce zechciał używać. Pochodzę z małego miasteczka na południu Polski. Obecnie mieszkam na dalekiej północy, ale tak naprawdę jestem zdumiony tym, co Bóg w swojej łasce uczynił w moim życiu, które było złe, które było grzeszne. Byłem zgubionym człowiekiem. Pan Jezus stanął na mojej drodze, darował mi nowe życie i dał mi oglądać rzeczy ponad wszelkie moje wyobrażenia. Także jestem Mu niezmiernie wdzięczny za Jego łaskę i za to, że też mogę być tu z Wami i dzielić ten czas przy Bożym Słowie. Pochylmy jeszcze nasze głowy i krótko pomódlmy się. Drogi Ojcze, Twoje Słowo jest prawdą, jest chlebem, który nasyca nasze dusze. Ty, Panie Jezu, powiedziałeś, że jesteś chlebem, który zstąpił z nieba i ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, nie będzie łaknął na wieki. Daj nam dzisiaj spożywać tego chleba, gdy wpatrujemy się w Twoje święte Słowo. Otwórz nasze oczy duchowe, nasze uszy, abyśmy patrzyli i widzieli, abyśmy słuchając słyszeli. I niechaj Twoje święte Słowo w mocy Ducha Świętego przemienia nas. Prosimy o to w Twoim świętym imieniu, Panie Jezu Chryste. Amen. Amen. Otwórzmy pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział 4. I przeczytamy 16 pierwszych wierszy z tego 4 rozdziału. Pierwszy Tymoteusza, 4 rozdział. Będziemy czytali od 1 do 16 wiersza. A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, dając posłuch zwodniczym duchom i naukom demonów, mówiąc kłamstwo w obłudzie, mając napiętnowane, dosłownie tu jest napiętnowane rozżarzonym żelazem sumienie, czyli znieczulone, tak jak miejsce, które przypalimy gorącym żelazem, traci odczucia nerwowe. A więc tu mówimy o takim znieczulonym sumieniu. Mają znieczulone sumienie, robią zło i nawet nie mają wyrzutów sumienia. O takich ludziach mówimy. Zabraniając wstępować w związki małżeńskie, nakazując powstrzymywać się od pokarmów, które Bóg stworzył, aby je przyjmowali z dziękczynieniem wierzący i ci, którzy poznali prawdę. Wszelkie bowiem stworzenie Boże jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. Zostaje to bowiem uświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Przedkładając to braciom, będziesz dobrym sługą Jezusa Chrystusa, wykarmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. Odrzucaj natomiast pospolite i babskie baśnie. Sam zaś ćwicz się w pobożności. Ćwiczenie cielesne bowiem przynosi niewiele pożytku, lecz pobożność do wszystkiego jest przydatna, gdyż zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. To są wiarygodne słowa,
i godne całkowitego przyjęcia. Dlatego trudzimy się i jesteśmy obrzucani obelgami, dlatego że pokładamy nadzieję w żywym Bogu, który jest Zbawicielem wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. To nakazuj i tego nauczaj. Niech nikt nie lekceważy Twego młodego wieku, lecz bądź dla wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w duchu, w wierze, w czystości. Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęcania i nauki. Nie zaniedbuj daru, który jest w Tobie, który został Ci dany przez proroctwo wraz z nałożeniem rąk starszych. O tym rozmyślaj, temu się oddawaj, aby Twoje postępy były widoczne dla wszystkich. Pilnuj samego siebie i nauki. Trwaj w tych rzeczach, bo to czyniąc, samego siebie zbawisz i tych, którzy Cię słuchają. W tym fragmencie mamy dwa kluczowe wiersze, które posłużą mi jak dwie osie, wokół których będzie się obracać to wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. To jest wiersz pierwszy, gdzie czytamy, że niektórzy odstąpią od wiary, i wiersz szósty, który mówi o tym, żeby Tymoteusz był dobrym sługą Jezusa Chrystusa. To są dwa filary, na których pragnę, abyśmy oparli nasze dzisiejsze rozważanie tego fragmentu Bożego Słowa. Jak uniknąć odstępstwa od wiary i jak wiernie służyć Jezusowi Chrystusowi w czasach powszechnego odstępstwa. Apostoł Paweł kieruje ten list do stosunkowo młodego jeszcze Tymoteusza, który miał trudne zadanie budowania kościoła w wielkim, rozpustnym, starożytnym mieście Efes. Apostoł Paweł przygotowywał Tymoteusza do tej służby przez wiele, wiele lat. Kiedy Paweł udawał się w swoją drugą podróż misyjną, zabrał ze sobą młodego Tymoteusza, aby towarzyszył mu w tym wielkim dziele głoszenia Ewangelii, czyli dobrej nowiny o zbawieniu w Jezusie Chrystusie wśród pogan i Żydów zamieszkujących kraje basenu Morza Śródziemnego. Spędzili razem w podróżach misyjnych około 15 lat. Podróżując, głosząc Ewangelię, zakładając zbory, doświadczając niezwykłych cudów i bolesnych prześladowań. Po latach wspólnej, owocnej służby Paweł zostawił Tymoteusza w Efezie, aby tam pasterzował młodemu zborowi. W tamtych czasach, zarówno w kulturze greckiej, jak i rzymskiej, mężczyzna do 40 roku życia był uważany za młodego. A więc Tymoteusz nie jest tutaj jakimś nastolatkiem, ma około 40 lat. Prawdopodobnie jeszcze nie przekroczył 40, ale gdzieś był już blisko 40. Po 40 zaczynał się wiek dojrzałości. Apostoł Paweł napisał ten list do Tymoteusza, aby poinstruować go, jak należy prowadzić Boży Kościół. Na co kłaść nacisk? Czego unikać?
jak radzić sobie z przeciwnościami, z problemami, z różnymi wyzwaniami pojawiającymi się w każdej społeczności, szczególnie na drodze wszystkich pasterzy lokalnych społeczności. Jednak poselstwo tego listu nie jest zarezerwowane wyłącznie dla przywódców zborów, ale każdy z nas winien je znać, aby wiedzieć, jak zachowywać się w Bożym domu i jak przyczyniać się do wzrostu społeczności, której jesteśmy częścią. Czytając już pierwszy rozdział tego listu, widzimy, że Tymoteusz nie miał przed sobą lekkiego zadania. To była trudna praca, walki o czystość wiary i zdrowej nauki, której sprzeciwiali się fałszywi nauczyciele zdobywający popularność w efeskim zborze. Między innymi Paweł wymienia z imienia Hymeneusza i Aleksandra, którzy mienili się nauczycielami Bożego prawa. Mieszali ludziom w głowach, zajmując się mitami, niekończącymi się rodowodami, w ten sposób wywołując spory w zborze, zamiast prowadzić ludzi w duchowym wzroście w Chrystusie i postępowaniu opartym na miłości płynącej z czystego serca i z prawego sumienia i nieobłudnej wiary. W drugim i trzecim rozdziale tego listu znajdujemy wiele cennych, praktycznych rad dotyczących codziennej pobożności, jak również biblijne wymagania stawiane przed wszystkimi, którzy chcą służyć w Bożym Kościele. I zauważmy, że to są mężczyźni. Zarówno biskupi, jak i diakoni usługujący publicznie w Kościele przy głoszeniu słowa to są mężczyźni. Mężowie jednych żon, dbający o swoje domy i spełniający moralne wymagania, o których apostoł Paweł szczegółowo pisze. Apostoł Paweł kończy trzeci rozdział hymnem o wielkiej tajemnicy pobożności. Apostoł Paweł mówi, że tajemnicą pobożności i mówi, że to jest to mega tajemnica. Tam dosłownie używa słowa mega. Mega tajemnica. Mówi, tą mega tajemnicą jest Chrystus Pan. On sam jest źródłem pobożności. Jeśli Chrystus mieszka w twoim sercu, w twoim życiu, to nie możesz być bezowocny. Pan Jezus też to powiedział. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. A więc on jest tajemnicą pobożności. Nie jakieś religijne pomysły, nie jakieś nasze ludzkie możliwości, nie jakaś asceza, ani też żadne ekscesy. Tajemnicą pobożności jest Chrystus w nas, nadzieja chwały. I o nim mówi ten wielki hymn. Wielka jest tajemnica pobożności. Bóg, który przyszedł w ciele. To jest wielka tajemnica. Nasz fragment, czwarty rozdział, rozpoczyna się proroczą zapowiedzią odstępstwa od prawdziwej pobożności. A więc jest wielka tajemnica pobożności, którą jest Chrystus Pan, ale niestety Paweł mówi, będzie odstępstwo od tej prawdziwej pobożności. Mówi Paweł w pierwszym wierszu, że Duch wyraźnie to mówi, dobitnie to mówi. To nie są jakieś domysły, to nie są jakieś pesymistyczne obawy, to nie jest jakaś religijna zgadywanka, to co dzisiaj w wielu kościołach uchodzi za proroctwa. Tutaj czytamy, że Duch wyraźnie mówi, Duch dobitnie mówi. Dzisiaj w kręgach charyzmatycznych szkoli się proroków,
którzy zaczynają od 10 do 20% trafności swoich proroctw. W tych szkołach proroków, które się dzisiaj zakłada, mają ci prorocy rzekomo szansę podwyższyć celność i dokładność swych prorockich wypowiedzi do 50%, a wybitni nawet do 90%. To jednak nie ma nic wspólnego z biblijnym proroctwem, w którym nie ma miejsca na żadne pomyłki, żadne nieścisłości. Jeśli byśmy mieli takie proroctwo w Biblii zapisane, 50 na 50, ja dziękuję bardzo. To w ogóle nie jest spolegliwe. A dzisiaj nam się wciska, że można się nauczyć prorokować, idąc do szkoły prorockiej. To jest totalna bzdura. W Starym Testamencie, kiedy czytamy o szkołach proroków, tam się nie uczono proroctwa. Szkoły proroków polegały na tym, że Boży prorok miał swoich uczniów i on im przekazywał Boże Słowo, a uczniowie proroków nieśli jego poselstwo, które Bóg dawał prorokowi. Tam nikt się nie uczył prorokowania. To Bóg powoływał proroków. To Bóg namaszczał. I w Nowym Testamencie czytamy, że proroctwo jest darem Boga, darem Ducha Świętego, a nie, że idziesz do szkoły i się uczysz prorokować i zaczynasz od 10% i masz szansę dojść do 50%, to ja nie muszę iść do szkoły. Jak jesteś w ciąży, siostro, to ja ci mogę powiedzieć, będziesz miał tak? Chłopca, no i w 50% mam szansę trafić. Nie muszę być prorokiem. Toż to jakiś absurd. Ale do tego dzisiaj doszliśmy, do takich mądrości kościelnych. Szamani, spirytyści, założyciele wielkich religii i pseudochrześcijańskich odłamów, tacy jak mormoni, adwentyści Dnia Siódmego, świadkowie Jehowy, branhamowcy i im podobni współcześni ultracharyzmatycy, wypowiedzieli proroctwa, które w 50% się spełniły. Wypowiedzieli wiele fałszywych proroctw, ustalali daty i zapowiadali wydarzenia, które nigdy nie nastąpiły. I Biblia takich ludzi jednoznacznie określa mianem fałszywych proroków i zwodzicieli i nakazuje nam trzymać się od nich z daleka. Nie zapraszać ich, nie przyjmować ich, i gonić ich jak najdalej od siebie. Ponadto wiele współczesnych proroctw, które słyszymy w zborach, jest bardzo ogólnikowych, pozbawionych konkretów. Dzieci, kocham was, troszczę się o was, moje dzieci, tak mówi Pan. Słuchajcie mego głosu, chodźcie moimi drogami. Czy ja potrzebuję takiego proroctwa? Czy ja nie mam Biblii, która mi mówi, że Bóg mnie kocha i że Bóg się o mnie troszczy i że mam Go słuchać? Czy ja potrzebuję, żeby prorok wstał i mi to powiedział? Chyba, że nie czytam Biblii. Być może w niektórych zborach ludzie nie czytają Biblii i potrzebują takich proroków, którzy im powiedzą coś, co jest 100 razy napisane w Biblii. Ale my raczej powinniśmy być ludźmi słowa, którzy wiedzą, co Biblia mówi i nie potrzebują takich ogólnikowych proroctw. Jeśli zobaczycie na proroctwa Nowego Testamentu, na przykład Agabusa, to on konkretnie mówi, co Pawła czeka. Konkrety, a nie jakieś takie, wiecie, ogólniki, które wszyscy wiedzą. Do tego nie trzeba proroków, żeby nam mówić, że Bóg nas kocha i że Bóg się o nas troszczy. Kiedy jednak prawdziwie przemawia Duch Święty, to nie są jakieś rozmyte dywagacje, ale wyraźne, dobitne wskazania, na których można się bezpiecznie oprzeć. I tu mamy wyraźne proroctwo, Paweł mówi. Duch wyraźnie mówi. Duch wyraźnie oświadcza. Jeszcze tylko jedna taka poboczna uwaga. Jeśli Duch Święty wyraźnie mówi, to oznacza, że Duch Święty nie jest bezosobową, czynną mocą. Właśnie przed chwilką spojrzałem do przekładu Nowego Świata.
organizacji Świadków Jehowy i tam nie jest napisane, że Duch wyraźnie mówi. Tam jest napisane, że Słowo wyraźnie mówi. Zobaczcie, jakie fałszerstwo. Nigdzie w żadnym manuskrypcie nie jest napisane, że Słowo mówi. Wszędzie jest napisane, że Duch mówi, a ci się ważą przekręcać, zamieniać i okłamywać ludzi, bo nie chcą zaakceptować prawdy, że Duch Święty jest osobą, która mówi. Jest taką samą boską osobą jak Ojciec i jak Syn. I oni wszyscy przemawiają tym samym głosem. Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary. Wielu chrześcijan dzisiaj mówi, że żyjemy w czasach ostatecznych. I to, co mają na myśli, to to, że my jesteśmy tym pokoleniem, które żyje w czasach ostatecznych. Moje pytanie jest, czy nasi ojcowie, bracia i siostry, którzy żyli w zeszłym stuleciu, czy oni żyli też w czasach ostatecznych, czy nie? Czy dopiero my żyjemy w czasach ostatecznych? Czy reformatorzy w XV, XVI, XVII wieku, czy oni żyli w czasach ostatecznych, czy nie? Czy apostołowie żyli w czasach ostatecznych, czy nie? Przeczytajmy kilka wierszy. W pierwszym liście Jana, w 2 rozdziale i 18 wierszu, Jan mówi, dzieci, to już ostatnia godzina. I jak słyszeliście, że Antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że już jest ostatnia godzina. W pierwszym liście Piotra, w 1 rozdziale i 20 wierszu czytamy o Chrystusie, że został objawiony w tych ostatnich czasach, czy ostatecznych czasach. W liście do Hebrajczyków, w 1 rozdziale i 2 wierszu czytamy, że Bóg przemawiał wcześniej przez proroków, a teraz w tych ostatnich dniach Bóg przemówił do nas przez swojego Syna. I w liście do Hebrajczyków w 9 rozdziale i 26 wierszu czytamy, że Chrystus ukazał się u końca wieków, aby zgładzić grzech. Czyli w myśleniu Nowego Testamentu czasy ostateczne to jest okres od pierwszego przyjścia Chrystusa aż po Jego powtórne przyjście. Cały ten okres jest pojmowany jako czasy ostateczne. I z tej perspektywy winniśmy interpretować zarówno Księgę Objawienia, jak i inne fragmenty Nowego Testamentu, które odnoszą się do czasów ostatecznych. A nie, tak jak Świadkowie Jehowy, Adwentyści czy inni, tworzyć kalendarz naszych czasów, patrząc na to, co w gazetach piszą i co w internecie znajdują. Wszystkie te wersety mówią nam, że czasy ostateczne trwają od czasów apostołów. I te rzeczy, o których Paweł tutaj pisze do Tymoteusza, to nie jest coś, co się dzisiaj zaczęło. To są rzeczy, które wtedy miały miejsce. I miały miejsce na przestrzeni tych wszystkich wieków, które minęły od tamtego czasu. Kiedy Chrystus przyszedł na ziemię, rozpoczął się ostatni etap istnienia tego wieku upadłej ludzkości. I my także żyjemy w czasach ostatecznych między pierwszym przyjściem Chrystusa, aby zgładzić grzech, aby otworzyć grzesznikom drogę zbawienia, a Jego drugim przyjściem, kiedy czytamy, przyjdzie na sąd, już nie aby zbawić grzeszników, ale aby sądzić każdego człowieka i aby ustanowić swoje wieczne Królestwo Sprawiedliwości. A więc spójrzmy na chronologię odstępstwa, o której tutaj apostoł Paweł pisze. Odstępstwo od wiary, tak jak mówię, miało miejsce już wtedy, za czasów Tymoteusza i ma miejsce obecnie. W Dziejach Apostolskich
w 20 rozdziale czytamy, jak apostoł Paweł śpieszy się, aby zdążyć na święto Pięćdziesiątnicy do Jerozolimy. I zatrzymuje się w porcie w Milecie, w Azji Mniejszej, i wzywa tam starszych zborów w Efezie, gdzie właśnie później znajdował się Tymoteusz, do którego Paweł kieruje te słowa w tym liście. I gdy stawili się u niego starsi ze zboru w Efezie, apostoł Paweł najpierw przypomniał im swoją wierną służbę w Efezie, a następnie wezwał ich do duchowej czujności. W 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, 28 aż do 30 wiersza, mówi do nich takie słowa: miejcie pieczę o samych siebie. Innymi słowy, pilnujcie samych siebie, uważajcie na samych siebie i na całą trzodę, czyli na wszystkich wierzących, wśród których was Duch Święty ustanowił biskupami, czyli starszymi. Słowo biskup znaczy po prostu starszy. I mówi: po to, abyście paśli zbór pański nabyty jego własną krwią. Albo w niektórych manuskryptach mamy: zbór Boga nabyty jego własną krwią. Ja wiem, mówi Paweł do nich, że po moim odejściu wejdą między was drapieżne wilki, nie oszczędzając trzody. Nawet, mówi, spośród was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby pociągnąć za sobą uczniów. To jest jedna z głównych motywacji fałszywych nauczycieli. Szukają ludzi, którzy pójdą za nimi i będą ich finansować i będą z nich ciągnąć zyski. Niestety apostoł Paweł też o tym przestrzega, że nie brakuje ludzi, którzy myślą, że z pobożności można ciągnąć zyski. Jak wiecie, jest wiele opasłych brzuchów w Kościele, którzy na ludzkiej pobożności się pasą, którzy sobie dogadzają i żyją jak pączki w maśle, łupiąc wierzących ile się da. Nie mają sumienia nawet, żeby od samotnych matek, od wdów, od kogokolwiek wyciągnąć ile się tylko da. Będą im obiecywać złote góry i robić wszystko dla pieniędzy. I przed tym nas Pismo Święte ostrzega. I czytamy, że dla takich ludzi jest największa ciemność i najstraszniejsza kara. Dla ludzi, którzy coś takiego się ważą robić w Bożym Kościele. Jeśli słyszycie ludzi, którzy ciągle wam mówią o pieniądzach, strzeżcie się takich nauczycieli. Pan Jezus nie mówił tak o pieniądzach. Mówił tylko, żebyśmy nie kochali pieniędzy, ale nigdy nie mówił: dawajcie mi pieniądze. Nigdy nie mówi: wspierajcie moją służbę, bo ja nie dam rady bez waszych pieniędzy. Jak nie dasz rady, to wynocha, człowieku. Weź się za robotę i sobie załóż swoją służbę, a nie, że będziesz tutaj nas naciągał na twoją służbę. Jeśli Bóg cię powołał, to ty ufaj Bogu, a nie ciągle nagabuj braci i siostry, żeby ci dawali pieniądze. Pełno jest takich ludzi, niestety, którzy bezczelnie, bezwstydnie ciągle naciągają wierzących na pieniądze. Kościół to nie jest biznes. To jest dom Boży, dom modlitwy. I musimy o tym pamiętać i nie dać się takim ludziom zmanipulować. Odstępstwo od wiary nie jest niczym nowym. Cały Stary Testament świadczy o odstępstwie Bożego ludu od Boga. Mieli proroków, oglądali cuda, byli świadkami niezwykłej Bożej mocy i ciągle odwracali się od Boga do fałszywych bóstw, do obrazów, do rzeźb, do bogów Kanaanu, które żądały, żeby ich dzieci wrzucać do rozpalonego pieca. Niestety odstępstwo miało i ma miejsce w Kościele Pana Jezusa. Miało miejsce w zborze w Efezie, gdzie służył Tymoteusz.
W liście do Hebrajczyków w 3:12 czytamy o niebezpieczeństwie odstępstwa od żywego Boga. List do Hebrajczyków, 3:12 mówi: baczcie, uważajcie, bracia, żeby nie było czasem w kimś z was, bracia, uważajcie, żeby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, które by odpadło od Boga żywego. Odstępca od wiary to ktoś, kto odstępuje od wiary, którą wcześniej posiadał, którą wcześniej wyznawał. To nie jest ktoś, kto nigdy nic o Bogu nie wiedział, bo wtedy jest po prostu zgubionym grzesznikiem, który nie ma od czego odstępować. Kiedy Biblia mówi o odstępstwie od wiary, to mówi o tych, którzy mieli jakąś wiarę, mieli pewien rodzaj wiary i mieli jakieś wyznanie wiary, coś rozumieli, w coś wierzyli i od tego odstąpili. Odstępca to nie jest ktoś, kto nigdy nie zachowywał się po chrześcijańsku, ale ktoś, kto kiedyś zachowywał się zgodnie z nakazami Boga, a teraz tego nie robi. Jednak serca odstępców odpadły od Boga albo przez nieposłuszeństwo i uwikłanie się w jakieś grzechy, albo przez danie posłuchu fałszywym naukom inspirowanym przez zwodnicze duchy. I o tym Paweł wyraźnie tutaj pisze w tym fragmencie z listu do Tymoteusza. Mówi o demonicznych naukach, o zwodniczych duchach. Ogromna część religijnego świata jest siedliskiem zwodniczych duchów. Oczywiście tylko nieliczne religijne sekty nie kryją się ze swoją diaboliczną naturą. Są takie, które otwarcie zaprzeczają prawdzie, zaprzeczają bóstwu Jezusa Chrystusa, zaprzeczają masie rzeczy, które znajdujemy w Bożym Słowie. Mają swoje objawienia, swoich proroków, swoje inne księgi, tak jak Mormoni mają Księgę Mormona, jak inni opierają się na jakichś proroctwach Ellen G. White czy Josepha Smitha, czy jeszcze innych swoich pismach, które postawili ponad Bożym Słowem. I wtedy to jest dosyć proste, dosyć jednoznaczne, że tutaj mamy do czynienia z jakimś odstępstwem, z jakimś zwiedzeniem, kiedy Boże Słowo potwierdzone przez Ducha Świętego, przez wybranych proroków i apostołów jest nie na pierwszym miejscu, nie jest najwyższym autorytetem wiary i życia. Jednak zdecydowana większość religijnego systemu dokłada wielkich starań, aby się jak najlepiej prezentować i wyglądać jak prawdziwe chrześcijaństwo. Uśmiechnięci, przekonywująco brzmiący wyznawcy różnej maści religijności sprawiają wrażenie uczciwych, szczerych i niewinnych ludzi. Nie jest tak, że oni, wiecie, przychodzą z rogami na głowie i z widłami i mówią: chodźcie za nami do piekła. Gdyby tak przyszli, to byśmy od razu wiedzieli, z kim mamy do czynienia, ale oni przybierają postać sług sprawiedliwości. Wydają się być aniołami światłości. Nie wszystko złoto, co się świeci. Pozory mogą być bardzo, ale to bardzo mylące. Biblia wielokrotnie przestrzega nas przed łatwowiernością i ciągle wzywa nas do sprawdzania wszystkiego, do trzymania się na baczności, aby nas ktoś nie zwiódł. W 2 liście do Koryntian, w 11 rozdziale, od 13 do 15 wiersza,
czytamy, że fałszywi apostołowie i podstępni pracownicy przybierają postać apostołów Chrystusa. Paweł mówi, nic dziwnego, sam bowiem szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc dziwnego, jeśli jego słudzy, słudzy szatana, przybierają postać sług sprawiedliwości. Niestety niektórzy nabierają się na religijne pozory, dlatego że nie znają Bożego Słowa, że nie trwają w Bożym Słowie i nie umieją odróżnić ziarna od plewy, nie umieją odróżnić prawdy od fałszu, dają się uwieść naukom demonów, dlatego że nie umiłowali prawdy. Dają się uwieść zwodniczym duchom, które stoją za tymi obłudnymi kłamcami z nieczułym, zatwardziałym sumieniem. Niektóre z ich nauk, tak jak powiedziałem, są wyraźnie kłamliwe, jednoznacznie odstępcze i łatwe do zidentyfikowania jako fałsz, jeśli tylko oczywiście znamy Boże Słowo. Inne natomiast są bardziej podstępne i subtelne. Mają pozór pobożności. Wydają się wypływać ze szczerej gorliwości i pragnienia podobania się Bogu. Apostoł Paweł daje Tymoteuszowi dwa przykłady. Mówi o zakazie zawierania małżeństw i mówi o zakazie spożywania pewnych pokarmów. Co jest złego w celibacie? Czyż sam apostoł Paweł nie napisał w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, że osoby stanu wolnego mogą w większej mierze służyć Panu niż osoby będące w związkach małżeńskich? Zamiast poświęcać czas na zajmowanie się mężem czy żoną, dziećmi, rodziną, lepiej pozostać w stanie wolnym, aby w pełni poświęcić się pracy w Bożym Królestwie. Jeśli znamy Boże Słowo i ono jest naszym jedynym, najwyższym autorytetem wiary, to w nim będziemy szukali wytycznych dotyczących życia rodzinnego starszych zboru. Jeśli natomiast kierujemy się ludzką logiką, przekonywującą retoryką pewnych dobrych mówców, to łatwo możemy stać się ofiarami odstępstwa od Bożej prawdy. Jedną rzeczą jest dar bezżeństwa i dobrowolne życie w celibacie, tak długo jak to umożliwia nam owocną służbę Bogu i nie prowadzi nas do pokus pożądliwości ciała. A inną rzeczą jest zakaz zawierania prawowitych związków małżeńskich, które są Bożym ustanowieniem dla większości ludzi. Ile zła, ile niemoralności, ile frustracji, ile wszeteczeństwa, cudzołóstwa, pedofilii i wszelkiej maści zboczeń było i jest owocem narzuconego niebiblijnego celibatu, który rzekomo miał pomóc w poświęceniu się Bogu i Jego Królestwu. To jest jeden z wielu przykładów szatańskiej chytrości i podstępu zwodniczych duchów. Mimo tego, że to zostało wyraźnie napisane, w pewnym okresie swojej historii pewni pobożni w cudzysłowie ludzie wpadli na pomysł, że lepiej jest pozbawić starszych kościoła, kapłanów już niestety wtedy, możliwości zawierania związków małżeńskich. I tyle krzywdy, tyle zła, tyle nieprawości jest owocem tego odstępstwa od tej jednej prostej zasady biblijnej. Zobaczcie, nam się może wydawać, że postawienie kobiety za kazalnicą jest drobnym odstępstwem od nakazu zabraniam kobiecie nauczać. I możemy to se tłumaczyć, jak sobie tylko chcemy. Ale jest to odstępstwo od Bożego Słowa.
Jest wiele tego typu drobnych rzeczy, że kobiety mają nakrywać głowy w czasie modlitwy uwielbienia Boga. Przez 19 wieków w całym Kościele, wszędzie, nie tylko w Koryncie, we wszystkich krajach, we wszystkich miejscach kobiety nakrywały głowy. Ale przyszedł czas feminizmu, przyszedł czas reakcji kobiet na ucisk, którym były poddane przez mężczyzn przez wieki i poszło to w taką skrajność, że kobiety w kościołach zaczęły zdejmować nakrycia głów. Doszło do tego dzisiaj, co mamy, że kobiety są pastorami, kobiety nauczają w kościele i tak dalej. To jest wynikiem odstępstwa od prostych prawd Bożych, które Bóg dał dla naszego życia. Bóg zakazał mężczyznom nakrywać głowy i zakazał kobietom odkrywać głowy w czasie uwielbiania Boga, aby Jego chwała była na pierwszym miejscu. Wszystkie argumenty, które Paweł podaje tam w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, są teologicznymi argumentami. Tam nie ma żadnego argumentu ani odnoszącego się do kultury, ani do kultury Greków, ani do kultury Rzymian, ani do kultury Żydów. To wszystko są wyssane z palca baśnie, które niestety Kościół uległ i mamy to, co mamy. Wybaczcie, siostry, że poruszam ten temat, ale taka jest prawda Boża. Taka jest prosta nauka Boża. Jak czytałyście ten fragment, pewnie niejednokrotnie same się zastanawiałyście, co to znaczy i czemu nikt tego nie robi. I gdybyście trafiły do społeczności, gdzie to siostry robią, to byście nie miały z tym problemu. Ale przez to, że tak nie jest ogólnie wszędzie, to mamy z tym problem. Takie mamy dzisiaj, taki mamy stan Kościoła. Rozważcie to. Na naszej stronie w Wejherowie możecie posłuchać 3 wykładów, w których historycznie, biblijnie dowodzę tego, że jest to odstępstwo. Sam kiedyś propagowałem nierobienie tego, ale dopóki nie zacząłem badać tego tematu. To tylko jeden z przykładów. Mówię, to są małe rzeczy, to nie są wielkie rzeczy, to nie są pierwsze rzeczy, ale jest to odstępstwo, które pociąga za sobą konsekwencje. Każde odstępstwo pociąga za sobą konsekwencje, czy nam się to podoba, czy nie. Dla nas może być to mała rzecz, ale jeżeli masz mały kamyk w bucie, to nie dojdziesz daleko. Wcześniej czy później ten mały kamyk w bucie zacznie ci niszczyć stopę, zaczniesz mieć rany, zaczną być konsekwencje. Musisz wyrzucić ten mały kamyk. Jeśli chcesz, nie musisz mieć wielkiej skały w bucie, żeby gdzieś nie dojść. Wystarczy mały kamyk. Więc jest to naprawdę, jest masa takich rzeczy, które dzisiaj są puszczane po prostu od tak sobie, ponieważ wydaje nam się, że my tego nie potrzebujemy, że to było do nich, że to było do nich, że to tam jakieś historyczne, że to jakieś społeczne, że to jakieś kulturowe. Ciekawe, że apostołowie o tym nic nam nie powiedzieli. Ciekawe, że przez tyle wieków Kościół konsekwentnie to inaczej rozumiał. A nagle w XIX, XX wieku staliśmy się mądrzejsi od naszych wszystkich ojców wiary, od tych, którzy znali Grekę jako pierwszy język, od tych, którzy wykładali to przez całe wieki i praktykowali te różne rzeczy. My dzisiaj jesteśmy od nich mądrzejsi. Podobnie można logicznie uzasadniać wstrzymywanie się od pewnych pokarmów. Apostoł Paweł tutaj też o tym mówi, że będą zakazywali spożywać pokarmy, które Bóg stworzył. Można się sięgać po liczne starotestamentowe wiersze mówiące o koszernej diecie. Jednak Królestwo Boże w Nowym Przymierzu, to czytamy, nie jest ani pokarm, ani napój, ale sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. I czytamy, że kto w tym służy Chrystusowi, w sprawiedliwości, w pokoju i w radości Ducha Świętego, taki człowiek jest miły Bogu i przyjemny ludziom. Tak długo, jak w naszej diecie, czy jedzeniu, czy niejedzeniu czegoś, kierujemy się względami zdrowotnymi, czy osobistymi preferencjami, możemy sobie narzucać diety, jakie chcemy, i jeść to, co chcemy. Kiedy jednak z pokarmów czynimy religijną powinność, kiedy budujemy naszą własną sprawiedliwość na tym, co jemy i czego nie jemy, a potępiamy innych z powodu ich jedzenia, to odstępujemy od ducha Nowego Przymierza.
a idziemy za demonicznymi, zwodniczymi naukami. Ich propagatorzy mogą się odwoływać do Starego Przymierza, ale na pewno nie do Nowego Przymierza, w którym Pan Jezus powiedział, że pokarm nas nie zbliża do Boga i nie oddala nas od Boga. I wszystko, co zjadamy, wychodzi na zewnątrz i nie kala serca. Więc albo jesteśmy dalej pod prawem Mojżesza i wtedy obowiązują nas wszystkie przepisy prawa, łącznie z kamienowaniem wszetecznic, albo jesteśmy w Nowym Przymierzu i obowiązuje nas prawo Chrystusa i bycie prowadzonym przez Jego Ducha i posłusznym temu, co jest objawione wszystkim narodom, a nie jednemu narodowi wybranemu. To jest zupełnie inne przymierze. I list do Hebrajczyków mówi nam, że tamto przymierze zostało zakończone i Chrystus swoją śmiercią ustanowił nowe przymierze. Więc musimy się zdecydować, w którym przymierzu jesteśmy. Jeśli uważnie czytamy zarówno Stary, jak i Nowy Testament, a szczególnie Nowy Testament, widzimy, jak wiele jest tutaj ostrzeżeń przed zwiedzeniem i porzuceniem drogi wiary. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale i 4 wierszu Jezus powiedział: uważajcie, aby was ktoś nie zwiódł. I teraz zauważcie, mówi: wielu przyjdzie w moim imieniu. Nie sporadycznie ktoś się pojawi w moim imieniu. Jezus mówi: wielu przyjdzie. Co to znaczy przyjść w imieniu Jezusa? Znaczy, że będą się odwoływać do Jezusa, że będą twierdzić, że przemawiają w Jego imieniu, nie w swoim imieniu. Więcej, Jezus mówi: przyjdą w moim imieniu, mówiąc: ja jestem Chrystusem. I to można rozumieć na dwa sposoby. Można to rozumieć albo tak, że oni będą mówili: Jezus jest Chrystusem. Jezus mówi, powiedzą: ja jestem Chrystusem. Czyli przyznają, że Jezus jest Chrystusem i zwiodą wielu. Dlatego, że po pewne rzeczy będą mieli prawdziwe, zwiodą wielu. Można to w ten sposób rozumieć. Albo, tak jak najczęściej się to rozumie, powiedzą: ja jestem Chrystusem, czyli ja jestem pomazańcem. To słowo Chrystus znaczy pomazaniec. Czyli powiedzą: ja jestem Bożym pomazańcem. I pociągną za sobą ludzi i zwiodą wielu. Jedno i drugie jest tak samo zgubne. Więc Pan Jezus tutaj ostrzega nas, że przyjdzie wielu takich oszustów, którzy będą mówili, że są Jego przedstawicielami, przyjdą w Jego imieniu i nawet zgodzą się z pewnymi zasadniczymi kwestiami, a jednak będą zwodzicielami i czytamy, że wielu zwiodą. Znowu, wielu. To samo w 24 wierszu. Mówi, powstaną fałszywi pomazańcy, fałszywi prorocy i zobaczcie, będą czynić nawet wielkie znaki i cuda. To, że ktoś faktycznie uczyni jakiś znak cudowny, nawet jeśli kogoś uzdrowi. Niektórzy wierzący po prostu tracą rozum, jak widzą, że ktoś uczynił jakiś cud, albo twierdzi tylko nawet, że uczynił cud. Przyjeżdża nie wiadomo skąd i mówi, że był tam i był tam i tam wskrzesił kogoś z martwych i tam kogoś uzdrowił i taki był cud, i tak, ale nikt z was tego nie widział. On tak może mówić. Czytamy, że będą zwodzić zmyślonymi baśniami. Jest wielu takich ludzi, którzy po prostu kłamią, bezczelnie kłamią. Opowiadają wam niestworzone historie, ale to nie jest prawda, co mówią. A nawet gdyby to była prawda, nawet gdyby uczynili jakiś cud, gdyby przyjechał tutaj Kaszpirowski i popatrzył niektórym w oczy, to może by mu się coś udało zahipnotyzować kogoś i coś tam zrobić, co byłoby cudowne, że kogoś przestałby boleć kręgosłup, że noga by się wydłużyła, czy nie wiadomo jeszcze co. I niektórzy, jak takie coś zobaczą, to co by ten nie gadał najdurniejszego, to po prostu w to wierzą. No bo przecież cud uczynił, przecież Bóg stoi za nim. A Bóg wyraźnie nas ostrzega, że jak zobaczysz, że ktoś uczyni cud, ale nie mówi tego, co ja mówię. Jeżeli was będzie odwodził od prawdziwego Boga, to jest fałszywy prorok.
Nie wierzcie takiemu człowiekowi. Nie dajcie się oszukać jakimiś cudami czy znakami. Czytamy, że powstaną tacy ludzie, będą czynić wielkie znaki i cuda, żeby zwieść, o ile to możliwe, nawet wybranych. A więc wśród wierzących będą to robić. Nie będą tego robić w świecie pewnie też pociągają za sobą, ale nawet wybranych. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, 12 i 13 wierszu, czytamy, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i zwodziciele coraz bardziej będą brnąć w zło, sami błądząc i innych wprowadzając w błąd. A więc niektórzy z nich są szczerzy w swoich błędach. Sami pobłądzili, sami dali się komuś oszukać, mieli jakieś wizje, mieli jakieś objawienia, jakiś duch do nich przyszedł, który podawał się za Jezusa albo za Najświętszą Marię Pannę, albo jakiegoś innego proroka, czy Mojżesza, czy Eliasza. Ludzie opowiadają różne rzeczy, że widzieli jakieś zjawy, jakieś duchy i one rzekomo im coś objawiły, rzekomo im coś powiedziały i oni po prostu w to uwierzyli, zamiast to zweryfikować z Bożym Słowem i nie poddawać się, nie ulegać jakimś osobistym objawieniom, odrzucić te rzeczy, dali się oszukać i potem w swym zaślepieniu, w swoim błędzie innych ciągną za sobą. Czytamy, że sami błądzą i innych wprowadzają w błąd. Wielu świadków Jehowych to są bardzo mili ludzie, szczerzy ludzie, oszukani ludzie, którzy nie to, że przychodzą do was i wiedzą, że wierzą w kłamstwo i chcą wam sprzedać kłamstwo. Oni wierzą, że oni są w religii prawdziwej, wierzą, że mają monopol na prawdę i tylko ich organizacja i chcą was ratować. Są zwiedzeni i chcą was zwieść, bo po prostu nie rozumieją, że błądzą i innych wprowadzają w błąd. W drugim liście Piotra, w drugim rozdziale, od pierwszego do trzeciego wiersza, czytamy, że tak jak byli fałszywi prorocy między ludem w Starym Przymierzu, tak i wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzać będą zgubne nauki i będą zapierać się Pana, który ich odkupił, sprowadzając na siebie rychłą zgubę. I wielu, znowu zauważcie, wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. To, że wielu ludzi w coś wierzy, to, że wielu ludzi coś praktykuje, to nie powinien być dla prawdziwego chrześcijanina żaden argument. Jedynym argumentem, który powinien nas do czegoś przekonywać, jest argument Bożego Słowa. Czy tak jest napisane? I nie to, że ktoś to powykręca na wszystkie strony, tak jak niedawno słuchałem jednego kaznodziei, który wziął fragment z listu do Tymoteusza, zabraniam kobiecie nauczać, i przez godzinę tłumaczył, że ten fragment mówi, że wolno kobiecie nauczać. Więc po prostu są tacy arcymistrzowie dzisiaj w Kościele, którzy biorą coś, co jest napisane i o 180 stopni to odwracają i twierdzą, że ten fragment mówi zupełnie coś innego niż ja tam czytam. I ja znam język grecki, potrafię to sprawdzić, mogę spojrzeć do różnych przekładów i żaden nie mówi tak, jak oni mówią, ale oni przez godzinę przekonują, że jest napisane tak i oni to wyjaśniają, że to znaczy coś zupełnie innego niż co jest napisane. To jest po prostu arcymistrzostwo zwodzenia. Ale tacy ludzie są. I niektórzy słuchają ich i mówią tak, no ja chyba czegoś nie rozumiem, ja chyba nie umiem czytać. Ja chyba źle to do tej pory rozumiem. Jak ten brat to mówi, taki mądry, tak tutaj cytuje jakieś greckie słowa, których nie rozumiem, to pewnie on ma rację. Starają się zastraszyć ludzi swoją rzekomą wiedzą i Paweł o tym mówi. To jest rzekoma wiedza, to są pozory, to są oszuści, którzy wykorzystują swoją elokwencję, może nawet jakąś swoją wiedzę, ale przekręcają prostą Bożą drogę.
I od takich mamy się strzec. Czytamy, że wielu pójdzie za ich rozwiązłością, a droga prawdy będzie przez nich pohańbiona. Ich życie dowodzi, że to nie są Boży ludzie. Często my ich nie znamy, często właśnie oni z daleka fajnie wyglądają, ale jeśli ich poznamy, jeśli troszkę się do nich zbliżymy, zobaczymy, co to są za ludzie, jak oni traktują innych, jaki mają charakter, i wtedy dopiero nam się otwierają oczy. Dałby Bóg, żeby się wtedy otworzyły niektórym oczy. Najczęściej oni trzymają ludzi na dystans od siebie, żeby ludzie nie widzieli ich osobistego życia. Czytamy, że z chciwości będą was wykorzystywać. W jaki sposób? Przez zmyślone opowieści. Będą zmyślać, że w Koryncie były prostytutki, które były strzyżone na łyso. Toż to totalna bzdura. Jaka prostytutka by się strzygła na łyso? Kto by poszedł na taką prostytutkę ostrzyżoną na łyso? Po prostu takie rzeczy się ludziom dzisiaj sprzedaje jako prawdy historyczne. Wystarczy sobie poczytać, jak kobiety dbały o włosy w tamtych czasach. Nie na próżno apostołowie ostrzegają siostry, żeby nie trefiły włosów i żeby nie robiły sobie na głowie nie wiadomo czego, jak tamte kobiety robiły. Włosy zawsze były pięknem kobiety. Ja, jak widzicie, tam się nie przejmuję, że nie mam włosów. Ale każdej kobiecie wyglądać tak jak ja, no to jest przykro, tak? To jest wiadomo, no nieraz to się tak zdarza, ale to nic atrakcyjnego nie jest. Więc wciskanie nam dzisiaj, że w Koryncie były prostytutki ostrzyżone na łyso, to jest po prostu totalny odjazd. A wierzący słuchają, aha, no tak, nie wiedziałem, no faktycznie, no tak, to wtedy to rozumiem, a to o to chodziło, nie? Nie, przeczytaj sobie, człowieku, poczytaj sobie, weź jakąś historię, popatrz na ryciny wczesnych kościołów, zobaczysz, jak to wygląda, że to wszystko jest jedna wielka ściema. Więc zmyślone opowieści, wymyślone historie, wymyślone argumenty, czytamy, lecz ich wyrok potępienia od dawna zapadł. Bóg już ich potępia i zguba ich nie drzemie. Przyjdzie czas, że będą zgrzytać zębami i pluć sobie w brodę po wszystkie wieki za to, co robili, jak skrzywdzili, jak zwiedli. I jeszcze z pierwszego listu Jana, z 4 rozdziału. Jan mówi, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi. Nie wierzcie każdemu duchowi. Ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. I tak jak mówię, współcześnie zmagamy się z licznymi odstępstwami od prostej nauki Bożego Słowa na temat ról mężczyzn i kobiet w służbie Kościoła, w rodzinie. Mnożą się zgubne doktryny na temat natury Boga, na temat zbawienia, usprawiedliwienia, uświęcenia. Powszechne są liberalne praktyki rozwodowe, zawieranie powtórnych związków przez osoby rozwiedzione. I to są obszerne tematy, na które naprawdę nie mamy czasu. Ja już się zbliżam do końca, a jeszcze jestem kawałeczek. Więc przejdźmy do pozytywnej części naszego rozważania. Jak być dobrym sługą Jezusa Chrystusa? Po pierwsze, jak widzimy w tym fragmencie z listu do Tymoteusza z 4 rozdziału, musimy mocno trzymać się zdrowej nauki Bożego Słowa i kategorycznie odrzucać wszelkie odstępstwo od biblijnego nauczania. Unikać pospolitego, pustego gadania i zmyślonych baśni. Musimy być świadomi, że nie wszyscy powołujący się na Boga, na Biblię, na Pana Jezusa są naszymi braćmi i zdążają w tym samym kierunku co my. Niektórzy są po prostu pustymi gadułami, a inni są fałszywymi braćmi, zaślepionymi i zniewolonymi przez zwodnicze duchy. Nie możemy dawać się wciągać w niekończące się dyskusje, spory o słowa, podważanie zmyślonych historii, weryfikowanie wyreżyserowanych cudów na YouTubie. Dzisiaj to jest po prostu, wiecie, plaga. Ile to wyreżyserowanych cudów na YouTubie można obejrzeć? Kobieta, która jest w 10 zborach uzdrawiana z tej samej deformacji ręki. I wierzący po prostu zachwyceni, jaki cud.
ale weź sobie obejrzyj jeszcze ten film i ten film. To jest ta sama kobieta, ma tą samą taką jakąś deformację ręki i tu ją pastor uzdrowił, i tam ją uzdrowił, i tam. No w kółko przychodzi do, i ktoś jej, nie wiem, czy płaci za to, czy jak to działa, ale takie rzeczy się dzieją. I jak możecie to zweryfikować, jak to gdzieś tam w Afrykach, w afrykańskich zborach takie rzeczy się dzieją? Możecie wierzyć czemuś takiemu? Możecie polegać na czymś takim? Jeżeli nie będziemy ostrożni, to możemy się w tym wszystkim zamotać i bez końca walczyć z religijnymi wiatrakami. Mamy być dobrymi sługami Jezusa Chrystusa, wykarmionymi słowami wiary i zdrowej nauki. Tego potrzebujemy i na tym musimy się skupiać, kochani. Pilnować czytania Bożego Słowa, zarówno w naszej osobistej społeczności, sam na sam z Bogiem, jak i podczas naszych zgromadzeń. Zachęcać się wzajemnie, Paweł pisze, napominać się wzajemnie, trzymać się wiernego, prostolinijnego wykładu Bożego Słowa. Paweł niezmordowanie powtarza to Tymoteuszowi. Niemal wbija mu to do głowy, żeby trzymał się słowa, trzymał się czytania słowa, trzymał się zdrowej nauki. Mówi, przyjdzie czas, że nie zdzierżą, ale mówi, ty mówi, głoś słowo w czas dogodny i niedogodny, gdy słuchają, gdy nie chcą słuchać. Głoś słowo, karć, grom, napominaj. Tylko dobra znajomość prawdy może nam pomóc rozpoznać i odrzucić kłamstwo i fałsz. I w końcu Paweł mówi, ćwicz się w pobożności. Pobożność nie przychodzi sama od tak sobie. Trzeba się ćwiczyć w pobożności. Trzeba dokładać starań, aby wzrastać w pobożności. Paweł, zobaczcie, robi kontrast między ćwiczeniem się w pobożności, a ćwiczeniem cielesnym. Byliście kiedyś na siłowni? Ja swego czasu, dużo czasu tam spędziłem. Wiem, ile tam trzeba się namachać, ile tam trzeba się namęczyć, napocić, żeby cokolwiek urosło, żeby cokolwiek poszło do przodu. Ćwiczenie cielesne, Paweł mówi, przynosi pożytek, ale mówi niewiele pożytku. To jest jakiś pożytek z ćwiczenia cielesnego, nie ma nic złego w ćwiczeniu. Natomiast mówi to niewiele pożytku w porównaniu z pobożnością, która jest przydatna do wszystkiego, mówi. A więc dużo ważniejsze, byśmy ćwiczyli się w pobożności, niż ćwiczyli nasze fizyczne mięśnie, co nie oznacza, że nie ćwiczmy tych mięśni. Czytamy, że pobożność zawiera obietnicę życia obecnego i przyszłego. A więc nasze ćwiczenie się pobożności sprawi, że nasze obecne życie będzie lepsze, a wieczne życie będzie cudowne. Wielu ludzi spędza masę czasu trenując swoje ciała, dbając o fizyczną sprawność, budując masę mięśniową, spalając tłuszcz i kształtując sylwetkę. Jednak pożytek z tego niewielki. Poprawiamy tylko nasz zewnętrzny wizerunek i to tylko na chwilę. Już nie wyglądam tak jak lata temu, gdy ćwiczyłem. Teraz bolą mnie kolana, biodra, barki, ledwo chodzę. Już nie mam tej siły, którą miałem jako dwudziestoparolatek czy trzydziestoparolatek, kiedy wyciskałem na siłowni. To wszystko minęło. Minął czas, lata nieuchronnie ograbiają nas sił, a nagły wypadek może w jednej chwili pozbawić nas urody i kondycji, w którą włożyliśmy lata ciężkiej pracy. Natomiast z pobożności nas nikt nie ograbi. A więc dbajmy z rozsądkiem o nasze ciała, ale przede wszystkim nie szczędźmy sił, potu i łez, ćwicząc się w pobożności. Poświęcajmy czas na modlitwę. Poświęcajmy czas na czytanie i z modlitwą rozważanie Bożego Słowa. Oddzielajmy się od światowych przyjemności i rozrywek, które wnoszą spustoszenie do naszych dusz. Nie zaniedbujmy naszych duchowych darów, tak jak Paweł tutaj wzywa Tymoteusza,
żeby nie zaniedbywał tego daru, który Bóg nam dał. A wiecie, że każdy z nas otrzymał jakiś dar łaski. Nikt z nas nie może być bezużyteczny w Kościele Pana Jezusa. Ale wszyscy mamy różne dary, aby posługiwać. Nie jesteśmy tutaj jako słuchacze bierni, nie jesteśmy tutaj jako ludzie, którzy przyszli tylko coś wziąć, ale przychodzimy, by brać i dawać. Usługiwać jedni drugim, tym darami, które Bóg każdemu z nas dał. Wołajmy o pełnię Ducha Świętego w naszym życiu, aby nas prowadził i używał. Zabiegajmy o nasz duchowy rozwój, aby nasze postępy były widoczne dla wszystkich, tak jak Paweł mówi do Tymoteusza. Dobrze wykorzystujmy nasz czas, bo dni są złe, a ciemność staje się coraz gęstsza. Bądźmy dla innych wierzących przykładem w mowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i w czystości. Amen. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Kochany Ojcze, tak dziękuję za ten zbór, za braci, siostry, każde serce, które szuka Ciebie, pragnie Ciebie, kocha Ciebie. Modlę się, abyś błogosławił moich braci i siostry tutaj w ich życiu i służbie dla Ciebie. Byś dał głęboką miłość do Twego Słowa, uznanie Jego autorytetu we wszystkim, w rzeczach wielkich i w rzeczach małych. Abyś panował w każdej sferze naszego życia. To Ci obiecaliśmy, to Ci ślubowaliśmy, kiedy wyznaliśmy Cię Panem naszego życia i gdy przyjmowaliśmy chrzest, utożsamiając się z Tobą w Twojej śmierci, oczekując mocy zmartwychwstania i pełni Ducha Świętego w naszym życiu. I o to chcemy się modlić, Boże, byś kontynuował Twoje dobre dzieło, które zacząłeś w nas, abyś pełnił je do samego końca i ustrzegł nas od tych różnych form zwiedzenia, oszustwa, pustej religijności, fałszywej pobożności, abyś dał nam łaskę wzrastać w poznaniu Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy byli owocni i aby nasze życie jaśniało Twoim blaskiem ku Twojej chwale, aby było Twoją wonią ku zbawieniu grzeszników wokół nas. Prosimy o Twoje prowadzenie i łaskawe działanie w naszych sercach, w naszym życiu, w Twoim Kościele, Panie, w tej społeczności. Amen. Amen.